Cześć wszystkim, witajcie, tu Żuraw.pl, a to jest mój pierwszy, ale miejmy nadzieję, że nie ostatni odcinek z nowej serii Żuraw vloguje. Odcinek pierwszy, będący jednocześnie zwiastunem mojego kanału, takim powitalnym zwiastunem mojego kanału. Od razu mówię, nie patrzcie się, że tutaj za plecami moimi z tyłu pokoju widać pokój, który no nie ma jakichś tam szczególnego wyglądu. Podobnie jak tam, że tam wiadomo, że przynajmniej ja się spotkałem z tym w internecie, że widzowie lubią, kiedy lubią oglądać pokoje vlogerów, których oglądają. No w moim nie ma nic szczególnego. Szafa, z której za chwilę wyskoczy Boogeyman i mnie zje, tak? Żartowałem. Żartowałem. Nie ma nic szczególnego, ponieważ to nie jest mój pokój w moim domu rodzinnym. Ja tu tylko wynajmuję, mieszkam na stacji. Tu jest pokój, jest mały, nieduży, tani, ciasny, własny. Nie, w każdym razie ma szybki internet i to jest właściwie wszystko, czego tutaj potrzebuję. Mam gdzie spać, więc jest ok. Mam gdzie grać, mam gdzie spać, więc jest ok. Mówiąc o moim kanale, kanał będzie typowo kanałem let's playerskim, co oczywiście da się już zauważyć. Nagrywając filmy, skupiam się na grach komputerowych. W tej chwili jest już kilka serii, lecz na pewno w przyszłości pojawią się kolejne serie. Mamy tu FIFA, od FIFA zaczynałem. FIFA jest na razie najpopularniejsza na moim kanale i na pewno, jeżeli wyjdzie 14, pojawi się na kanale też 14. Mamy wyścigi, w tej chwili Derta 3, mamy grę karcianą Magic the Gathering, ale skończą, znaczy w sensie serie skończą się wtedy, kiedy albo gra mi się już totalnie znudzi, albo ukończę ją po prostu, wtedy pojawią się kolejne serie. Jeżeli chcecie coś ciekawego zobaczyć, co chcielibyście zobaczyć, ale podkreślam, z gier komputerowych, to piszcie mi tutaj w komentarzach, w wiadomościach, jakie gry chcielibyście, żebym nagrywał. Jeżeli takowe posiadam, no to będę je nagrywał. Oczywiście z pominięciem jakichś super nowości, gier, które miały świeżo co premierę, ponieważ no, ceny ich są dosyć wysokie, a mimo tego, że jestem osobą pracującą zawodowo, to na kupowanie świeżych premier praktycznie, że nie za bardzo mnie stać. No przewiduję zakup tylko FIFA 14, no bo to jest gra, którą chcę sobie kupić zaraz po premierze i nagrywać z niej nowe serie, ponieważ widziałem już tam w filmach innych youtuberów, że pewne zmiany, które zostaną wprowadzone, szczególnie FIFA Ultimate Team, są z dobrymi zmianami i zachęcają do dalszego grania. Co jeszcze? No z konsoli też bym chciał nagrywać. Mam PlayStation 3, jestem szczęśliwym posiadaczem PlayStation 2 oraz PlayStation 3, natomiast nagrywać z tych konsol nie jestem w tej chwili w stanie, ponieważ nagrywanie let's playów, gameplayów z gier konsolowych wymaga specjalnego sprzętu, specjalnych kart, które przechwytują obraz z konsoli na komputer i umożliwiają jego nagranie i obróbkę. Takie karty kosztują kilkaset złotych, jest to dosyć dla mnie spory wydatek, na który mnie chwilowo nie stać. No i po prostu nie będę tego nagrywał, chociaż chciałbym nagrywać z konsoli, chciałbym, bo jest na konsolę, na PlayStation 3, no nie mam Xboxa, więc z Xboxa nic bym nie nagrywał, ale na PlayStation 3 jest sporo gier, przykładowo na przykład Uncharted seria, której na PC-cie nie uświadczysz, czy fajne bijatyki typu, nie wiem, wrestling albo MMA na przykład, Undisputed. Są to gry, które bym chciał nagrywać z nich let's play'e, bo byłoby fajnie, ale na razie nie mogę. Mogę nagrywać tylko z gier komputerowych, więc na tym się skupiam. Oczywiście, jeżeli mogę nagrywać vlogi, bo to jest This is my ugly face on your screens right here, right now. Tak, to ja, Żuraw.pl. Jeżeli chcecie jakieś vlogi, piszcie w komentarzach albo w wiadomościach do mnie. Dawajcie łapki w górę pod tym filmem, jeżeli chcecie więcej vlogów. Z tym, że no vlogi, no to musiałbym mieć jakiś temat. Na razie jakoś tak za bardzo tematów do vlogowania nie widzę.
więc nagrywać vloga, żeby sobie coś tam pogadać, jakieś głupoty. Nie, no chciałbym się mieć jakiś temat przewodni dla konkretnego vloga, wokół którego mógłbym się skupić. Ewentualnie mógłbym nagrać jakieś Q&A, ale no to też muszę dostać jakieś od was pytania, od widzów, jakiś feedback, więc to jest tego rodzaju działalność YouTube'owa, wymaga współpracy twórcy z widzami, tak? No i cóż, chyba na tym zakończę ten odcinek Żura vloguje, tak sobie nazwę tą serię. To jest taki odcinek będący jednocześnie zwiastunem. Ja zapraszam was wszystkich, moich aktualnych widzów, jak i przyszłych ewentualnych widzów, potencjalnych widzów, do oglądania moich filmów, do łapkowania zarówno w górę, jak i w dół, jeżeli one wam się podobają bądź nie. Do pisania komentarzy, do pisania wiadomości, do robienia jakiegoś odzewu, bo to jest bardzo miłe. Daje pewną satysfakcję z tego, że ktoś jakoś to przyjmuje, to co robię. A robię to w sumie już, no, od niedawna w sumie, bo jakieś, nie wiem, 2 miesiące powiedzmy. I ogólnie tym się zajmuję, let's playerstwem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na mój kanał, tak jak powiedziałem, zapraszam do oglądania do moich filmów. Pozdrawiam wszystkich moich aktualnych widzów, pozdrawiam wszystkich moich przyszłych widzów. To ja, żuraw.pl, to taki dodatek, ponieważ żuraw było już zajęte na YouTubie. Dziękuję za uwagę i cześć.